Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku i na Instagramie, to wiecie, że tam zaczęliśmy taką zabawę, w której mamy wykorzystywać materiały, które posiadamy w swoich zasobach. Zabawa polega na tym, że tworzymy swój własny kit według tam wytycznych, które Wam oczywiście podrzucę, i z tego kitu tworzymy jakieś prace. I teraz tak, na początku plan był taki, że ta zabawa będzie na Instagramie, z tego względu, że Ada, która mi zaproponowała jakby organizację tej zabawy, posiada konto na Instagramie, ona sama dużo tworzy i chciałam, żeby ona mogła uczestniczyć w tej naszej zabawie, ponieważ nie ma konta na Facebooku, tylko Instagram. No ale okazało się, że gdy ogłosiłam tą całą zabawę, jakby informując na Facebooku, to pojawiło się wiele głosów chętnych do wzięcia udziału w tej całej zabawie. Dlatego też postanowiłam jakby tą zabawę rozszerzyć na wszystkie media społecznościowe, których używam, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Tak więc jak najbardziej możecie publikować swoje prace i na Instagramie, i na Facebooku, i oczywiście tutaj na YouTubie. Myślę, że jest to fajna zabawa, na pewno jest motywująca, chociażby po to, żeby wykorzystać rzeczy, które gdzieś tam nam zalegają. Poza tym wiem, że wiele osób jakby nie stać na to, żeby kupowały sobie jakieś wyrafinowane kity, natomiast kupuję dużo różnych rzeczy i czasami, tak na dobrą sprawę, w dużej mierze te rzeczy, które gdzieś tam są kupowane, nie do końca są wykorzystywane, i ta zabawa jest właśnie po to, żeby te materiały wykorzystać. O to w tej zabawie chodzi. Nie ma tu żadnych nagród. Samą nagrodą tej całej zabawie jest to, że wykorzystacie swoje materiały, że te pieniądze, które żeście włożyli w te materiały, nie pójdą na marne, tylko rzeczywiście coś będziecie mogli z tego zrobić. I teraz tak. Ponieważ ja nagrywałam jakby całą tą akcję, opowiadałam, co musicie mieć przy pierwszym tym kicie, i to Wam oczywiście puszczę w filmiku, który już nagrywałam. Ja materiały, które tam pokazywałam, już wykorzystałam, dlatego nie mogę ich Wam teraz pokazać, dlatego puszczę Wam filmik i zobaczycie co tam jest potrzebne. I w zasadzie zasady nie są jakoś mega skomplikowane. Przede wszystkim chodzi o to, żebyście wykorzystali materiały, które będą niekoniecznie kolorystycznie identyczne do tych moich. Chodzi bardziej o ilość. Jeżeli ja podaję, że na przykład jest 10 arkuszy papieru, tam 15 na 15, to nie oznacza, że nie możecie wykorzystać tych papierów więcej. Zawsze to, co ja podaję, zawsze możecie wykorzystać więcej. Natomiast ważne jest to, żeby zostało Wam jak najmniej resztek. Jak najmniej. Po prostu ile Wam się uda wykorzystać, tym lepiej dla Was. Dlatego jeżeli ja na przykład podaję 10 arkuszy 15 na 15, to minimum musicie wykorzystać 10. Jeżeli na przykład nie macie 15 na 15, oczywistą i prostą sprawą jest to, że bierzecie arkusze 30 na 30, przeciechacie na 4 części, już macie. Fajnie by było, gdybyście pokazywali te Wasze materiały, które żeście sami wybrali, według moich wytycznych oczywiście, według tematu, który w jakiś tam sposób narzucę. Pierwsze zdjęcie musi być materiałów, które chcecie wykorzystać. Drugie zdjęcie, trzecie, czwarte, piąte czy dziesiąte, to są zdjęcia Waszych prac. Możecie zrobić jedno zbiorcze zdjęcie, a możecie robić zdjęcia każdej osobno pracy. I ostatnie zdjęcie, które chcę, żebyście pokazali, to są materiały, które Wam pozostały. Czyli takie elementy, jakieś skrawki, rzeczy, które Wam zostały, żeby pokazać w zdjęciu, czego nie udało Wam się wykorzystać. I teraz tak, wcale nie muszą być to tylko i wyłącznie kartki. Możecie z tych materiałów zrobić albumy, możecie zrobić inne prace. Zrobicie, co będziecie chcieli, na co będziecie mieli ochotę, ale macie wykorzystać materiały, które są podane w tym moim narzuconym schemacie. Można używać oczywiście wykrojników. Można używać jakichś dodatkowych elementów, których nie wymieniłam. Zawsze możecie użyć więcej, ale nie możecie użyć mniej.
Nie możecie też kupować nowych rzeczy do tego kitu. To jest też bardzo ważna zasada, ponieważ mamy wykorzystać to, co już mamy. Także to jest też istotna sprawa. Dobrze by było, gdybyście na Facebooku i Instagramie użyli hashtagu mój własny kit oraz kit Greta Art Studio. Co prawda na YouTubie nie mam pewności, czy hashtagi działają. Wiem, że widziałam je tam gdzieś, ale jakoś jeszcze się w tym nie odnalazłam i nie jestem pewna, ale jeżeli jest taka możliwość, to oczywiście bardzo proszę, żebyście też wykorzystywali te hashtagi. Chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy mogli się znaleźć, żeby każdy z nas mógł zobaczyć, co robi inna osoba i chciałabym, żebyśmy po prostu mogli się motywować do dalszej pracy, do tworzenia kolejnych rzeczy. Jeżeli czegoś nie posiadacie, na przykład ja wymienię, że macie wykorzystać washi, a nie posiadacie washi, nie używacie washi, to na przykład taką washi możecie zamienić na jakąś wstążeczkę. Ale zamieniamy to w taki sposób, że jak jest jedna washi, to zamieniamy to na jedną wstążkę. Jeżeli na przykład mamy jakiś tam, powiedzmy, nie wiem, kwiat, którego żeście nie używali, to zamieniacie go na przykład na guzik albo na odwrót. Chodzi o to, żeby za jedną rzecz zamienić na drugą rzecz. Żeby było zawsze taka sama liczba. To teraz zobaczcie, co macie wykorzystać w pierwszym kicie. Jest to kit oczywiście walentynkowy. Tematem są walentynki, no ponieważ jest to najprostszy temat w tym miesiącu. I myślę, że każdy z nas ma jakieś materiały, które może do tego wykorzystać. Bazy kartkowe, tak od 5 do 10. Wiadomo, potrzebne są. Ja te tutaj czerwone mam już od dłuższego czasu, one u mnie trochę leżą i chciałabym po prostu w końcu z nich skorzystać. Oczywiście papier. Ja mam tutaj papier, który jest z kolekcji Love Story z Galerii Papieru. To jest kolekcja, którą ja kupiłam bardzo, 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 bardzo dawno temu i tak na dobrą sprawę ona u mnie leży. No i podstawową rzeczą jest to, że musicie mieć 10 arkuszy właśnie tego rodzaju papierów. Kolorystyka oczywiście jest dowolna, ale tematem są walentynki. Więc no samo się narzuca, żeby to były jakieś takie czerwienie, róże i tym podobne rzeczy. I ja takie papiery właśnie mam. Tutaj mam co prawda takie dwa arkusze nie do końca pełne, ale to ma być wykorzystanie materiałów, które gdzieś u nas leżą, więc jak najbardziej się to sprawdzi. Czyli tutaj jest 10 arkuszy. Dwa zestawy tak naprawdę naklejek. Ja mam tutaj takie serduszka, a tutaj jakieś takie napisy. Ale tak czy siak są to dwa zestawy naklejek. Wiecie, że ja mam problem z wykorzystywaniem naklejek, więc jest to idealny czas, żeby je znowu wykorzystać. Także to są dwa zestawy naklejek. Jakieś die-cuty, coś co można wypchnąć, wyciąć, cokolwiek. Ja tu mam takie dwa arkusze. To są arkusze z Actiona i one miały tutaj takie pudełeczka w takim kształcie poduszkowym. I mi zostały właśnie takie tutaj die-cuty, także tak, muszą być jakieś die-cuty, czy to jeden, czy dwa arkusze, ale muszą być. Do tego perełki albo w płynie, albo oczywiście takie perełki w plastrach. To, co macie, wykorzystujecie. Do tego wstążeczka. Ja sobie wybrałam kolor złoty do tej mojej tutaj pracy, ale wstążeczka, jeżeli chodzi o kolor, to też jest zależne od tego, co macie. Ale w każdym razie musi być wstążeczka jakaś tam. Też kawałek koronki. Ile koronki macie, tyle wykorzystujecie. Ja tutaj mam taki rulonik, to jest też koronka z Actiona, więc po prostu stwierdziłam, że to będzie wykorzystywane. Do tego mam tutaj trzy washi, trzy różne. Też jest to rzecz, którą warto wykorzystać do tych naszych prac. Także to jest to. I teraz jeszcze tak, kwiatki. Kwiatki to już zależy od tego, co macie. Czy to będą kwiatki, które gdzieś kupiliście. Na przykład tak jak ja tutaj te kwiatki mam kupione. Te kwiatuszki mam od Violi, która mi zrobiła te kwiatuszki. Te kwiatuszki mam od Eweliny. W każdym razie nie ma znaczenia, skąd macie kwiatki, czy je sami zrobicie, czy je kupicie.
Czy oczywiście macie je już w swoich zestawach domowych. W każdym razie ma być kwiatków 20 sztuk. To jest taka liczba, którą mamy wykorzystać, czyli 20 sztuk kwiatków. Do tego mamy jeszcze ozdoby. A ozdoby to mogą być teksturki, to mogą być jakieś klamerki, jakieś takie materiałowe elementy, coś takiego innego, co nie jest koniecznie takim, wiecie, die-cutem, takim do wyciśnięcia czy coś. Coś takiego, co jeszcze dodatkowo nam ozdobi te nasze prace. I to ma być 24 sztuki tego. No to już wiemy, co potrzebujemy do naszego kitu. Nie są to trudne rzeczy. Nie ma ich aż tak strasznie dużo. Jeżeli czujecie, że jest tego w nadmiarze, to możecie zawsze wykorzystać te materiały do albumu. Do albumu zawsze potrzeba dużo materiału, więc jak najbardziej możecie wykorzystać do albumu. Ja Wam pokażę teraz, co ja z tych materiałów, które widzieliście, zrobiłam. Zrobiłam dwie karteczki. To była ciężka sprawa, bardzo ciężko mi się to robiło. Mega dawno nie robiłam kartek i chyba właśnie z tego względu tak ciężko mi się robiło te. Natomiast udało mi się wykorzystać trochę materiału, więc to już jest duży plus. No i gdzie tak ciężko mi się robiło właśnie te kartki, postanowiłam, że zrobię jednak album. Z tych materiałów, które widzieliście, udało mi się zrobić album. Plus wykorzystałam jeszcze tapetę na okładkę i oczywiście tekturkę. I jeszcze do kart wzięłam dwa arkusze czerwonego papieru, żeby móc dołożyć tutaj po prostu karty, bo by mi nie wystarczyło. Wzięłam jeszcze dodatkowo jedną klamerkę. I to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o dodatkowe materiały, które wykorzystałam. A nie, jeszcze tutaj wzięłam na tutaj ten wierzch okładki resztki papieru, które znalazłam w swoim składzie papierowym, czyli takich resztek. I to są te same papiery z tej samej kolekcji, którą Wam pokazywałam. Po prostu znalazłam tam ścinki, które zostawiłam właśnie z tej kolekcji. Także albumik wygląda w ten sposób. Tutaj na grzbieciku wygląda tak, a z tyłu jest tylko moje logo. W środku jest bardzo prosty. Tutaj mamy taki maluśki tak, który jest podwójny. Chciałam po prostu wykorzystać resztki materiałów. Można go sobie tutaj zawiesić. Maty robiłam z baz kartkowych. Ta cała baza tutaj, ten środek jest zrobiony właśnie z baz kartkowych. Resztki tych baz po prostu połączyłam papierami, przepraszam, taśmą dwustronną i narysowałam na nich takie zygzaki, żeby było, że to tak ma być. Chciałam wykorzystać jak najwięcej papierów, dlatego stwierdziłam, że takie łączenie tego fajnie to będzie wyglądało, a jak się przyklei to zdjęcie, to i tak tych łączeń nie będzie widać. Dlatego postanowiłam, że to właśnie będzie tak wyglądało. Także jest bardzo prosty albumik z tymi wszystkimi elementami, które gdzieś tutaj pokazywałam wcześniej. Oczywiście maty są wyjmowane, klamerki są przyklejone na klej na gorąco, żeby były na stałe. No i tutaj mamy kieszonkę. Wykorzystałam też opakowanie po naklejkach, które miałam, żeby też móc wsadzić dodatkową matę, bo inaczej by mi brakowało papieru, a już nie chciałam dorabiać, brać kolejnego arkuszu czerwonego. Także tutaj wygląda to tak. Tak, i na końcu jest też kieszonka. Albumik jest bardzo prosty, ma tylko trzy karty, ale wydaje mi się, że to wykorzystanie było całkiem fajne. Albumik wyszedł całkiem przyjemnie, zmieści się tutaj troszeczkę zdjęć. No i przede wszystkim wykorzystałam materiały. Ale oczywiście troszeczkę materiałów mi zostało. Niewiele, ale jednak. Chodźcie do mnie. A więc tak, zużyłam całą washi jedną. Tak, to nie to. Tu, tą. To jest od, jak się nazywa? Od koronki. Koronki mi zostało tylko tyle. Dlatego to jest od tego. Washi też zużyta. Te dwie washi nie zużyłam do końca, ale też je wykorzystałam. Tyle, ile mogłam, to wykorzystałam. Tak samo wstążka. Oczywiście całej wstążki nie zużyłam. To było wiadome od początku. Też nie zużyłam oczywiście całego nowo, bo to ciężko by było.
Zostały mi jeszcze dwa kwiatki takie. Środki od tych kwiatków, je wykorzystałam tutaj do tych kartek, tylko wyciągnęłam środek i wsadziłam guziki. Także to jest to. Z tych tutaj elementów do wyciskania kilka rzeczy mi zostało, ale one po prostu nie pasowały mi do tematyki prac, ani tutaj gratulacje, ani cyferki, ani tą przyjaciela, nic mi tego nie pasowało. Został mi jeszcze napis thank you i with love. To już też mi nie pasowało, więc tyle mi zostało z tego. Zostało mi tyle papieru czerwonego, to są w zasadzie ścinki, które oczywiście już do niczego się nie nadają. Zostały mi cztery małe serduszka z tekturki. Została mi tutaj naklejka, ale tak naprawdę zostawiłam ją, ponieważ ona mi się cała połamała. Nie dość, że ciężko mi było w ogóle te naklejki stąd ściągać, z tego całego arkusza, no to ta mi się połamała i dlatego jej nie wykorzystałam, bo nadaje się do śmieci. O, szpilka. To nie ten. No i zostało mi jeszcze trochę naklejek, no ale też nie chciałam wpychać wszystkiego do jednego albumu, czy tam na te kartki, ponieważ niektóre są kolorystycznie niepasujące, no a poza tym tych naklejek było dosyć sporo. I wydaje mi się, że to, co mi pozostało tak naprawdę z tego całego mojego kitu, który przygotowałam, to jest niewiele. I o to właśnie chodzi, żeby wykorzystać jak najwięcej materiałów się da, tak, żeby zostało po prostu jakaś tam resztka, którą można ewentualnie wykorzystać do kolejnej pracy. Jeżeli oczywiście chcecie, możecie zostawić sobie to, co tutaj Wam zostało, przenieść to na kolejny kit. Nie wiecie, co prawda, co będzie w tym kicie, ale możecie sobie założyć, że to, czego nie wykorzystacie, wykorzystacie w kolejnym kicie. Kto wie, możecie spróbować, możecie sobie założyć takie wyzwanie dodatkowe. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w tej całej zabawie. Myślę, że jest to całkiem fajna sprawa, chociażby z tego względu, że możecie wykorzystać materiały, które gdzieś tam Wam zalegają. Zabawa jest od dnia publikacji tego filmu. Znaczy w zasadzie od dnia publikacji filmu, który jest na Facebooku, no ale załóżmy, że zaczynamy może nie od początku, tylko że osoby, które jeszcze o tym nie wiedziały, dowiadują się dopiero teraz, od teraz mogą wziąć udział i ta zabawa będzie do 8 marca. Ten kit konkretny, który sobie teraz przygotujecie z tych wytycznych, do 8 marca. Mam nadzieję, że będzie nas sporo, że będę mogła oglądać Wasze prace, to co stworzycie z tych Waszych materiałów. I gdy już minie 8 marca, kolejny temat, kolejny kit będzie 10 marca. Puszczę Wam film, żebyście już wtedy widzieli, co takiego ma być w kolejnym kicie. No i to chyba tyle. Jeżeli oczywiście czegoś nie powiedziałam, jeśli macie jeszcze jakieś pytanie, to zadawajcie. To jest tak naprawdę prototyp tej zabawy i jeszcze niektórych rzeczy nie do końca może przemyślałam, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Grunt, że będziecie wykorzystywać swoje materiały, że będziecie mogli tworzyć z tego, co macie w domu, że nic nie będziecie kupować, to jest najważniejsze w tej całej zabawie. Dobra, koniec gadania. Dzięki Wam za uwagę. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa.